No, muszę przyznać, że po szczepieniu wczoraj i dziś czuję się bardzo dobrze. Wczoraj odczuwałam jedynie delikatne dolegliwości. Nie możesz leżeć przez cały tydzień! Jaki to ma sens? Ludi, jaki to ma sens? Dalej, Ludi, strzelaj! Jeden zastrzyk co dwa tygodnie, jedna igła co dwie minuty, jedno ukłucie co dwie sekundy, to nic wielkiego, naprawdę! Jaki to ma sens? Jaki to ma... Że rok 2020 był porażką, wie już chyba każdy. Cały ten kryzys i całe to gówno, które wydarzyło się w tym roku, spowodowane było odejściem starego prowadzącego BoardBob TV. Na szczęście, po długiej analizie i konsultacji z najlepszymi lekarzami tego świata, takimi jak Dr. Dre, Dr. House, czy też fizjoterapeutą Mariuszem spod piątki oraz w wyniku skomplikowanych działań matematycznych, których obliczyć nie da się nawet za pomocą delty, wynik był jasny. Jedynym rozwiązaniem był powrót redaktora na kanał. Znalezienie go nie było jednak takie łatwe, jak się wydaje. Wszelkie poszlaki prowadziły donikąd. Nie było go ani w piwnicy Carmela, ani też nic nie wskazywało na to, że umarł. W całej tej bezradności potężną cegłę brukową o wadze ponadprzeciętnej dołożył sam Pudzian, który przy pomocą swoich psów tropiących rasy Obamus Rex wytopił redaktora, który upojony hentajami i anime w Japonii beztrosko mieszał bigos stopami. Po długiej wymianie zdań i ognia Pudzianowi udało się przekonać kapitana ping-ponga oraz porucznika jajami omaty, by ci pozwolili redaktorowi opuścić kraj i uratować świat przed całkowitą zagładą. Powrócił ten, który potrafi oszukać kalendarz Majów. Tak, redaktor naczelny wrócił na kanał, a jak nie widziałeś poprzedniego filmu na ten temat, to wiesz, że po obejrzeniu tego filmu masz co robić. Tak czy siak. Witam w pierwszym odcinku w roku 2021. Ja jestem Carmel i tytuł nie jest clickbaitem. Kończę dziś równe 40 lat, w zasadzie bliżej już niż dalej. Chciałbym ponownie poczuć się jak za czasów, gdy wszystko było prostsze. Beztroski czas dzieciństwa, gdy to z burbezem graliśmy sobie w Lineage'a i cisnęliśmy po matkach. Czas, w którym endorfinami szczęścia było wyjście z kumplami do Biedronki i zajadanie się top chipsami i popijanie Colą Original. Czas, w którym mój wujek Harry wskakiwał mi do wanny... Pobawimy się dzisiaj zabawkami. Mam tutaj parę czasopism, którymi doprawdy mogę sobie podetrzeć, to i owo, takimi fajnymi tutaj różnymi gadżetami, którymi jaram się totalnie. Nie wiem jak wy, jaram się jak małe dziecko i chcę już dotknąć tej materii, nie wiem jak wy. Pierwszego na ruszt weźmiemy sobie mojego ulubieńca, czasopismo Mickey Mouse. Ale jako, że BoardBob TV bawi i uczy, zapoznamy się może nieco z historią naszego gryzonia. Bo co by nie było, myszka Mickey to żywa legenda szeroko rozumianej kultury, więc ukłonę dla Mickey. Rok 1901, 5 grudnia, na świat przychodzi Walt Disney, wizjoner i twórca, który powołał myszkę Mickey do życia. 26 lat później wraz z Uberem i Werksem, pewnie źle to przeczytam, ale mniejsza, pracując dla znanego do dziś studia Universal, tworzą Oswalda, szczęśliwego królika. Kreskówka staje się pierwowzorem dla myszki Mickey i nie trudno zauważyć pierwszych podobieństw do naszego kumpla. W sumie historia jest dość długa i pełna zawirowa, więc może innym razem. Tak czy siak myszka Mickey obchodziła niedawno 82 urodziny, dlatego łapeczki w górę za zdrowie myszki, bo to naprawdę nie jest lada wyczyn być tyle lat królem w show biznesie i mówcie co chcecie, ale ja Mickey'ego sobie wytatuuję na dupie. Lecimy z tematem. Czasopismo Mickey Mouse. Wow. Mickey Mouse czasopismo jest moim ulubieńcem tego tytułu, iż zawsze tutaj dają dużo prezentów, takich naprawdę konkretnych. Tutaj mamy akurat 3 prezenty, zazwyczaj dają 2, także szykuje się tutaj naprawdę ostra balanga. Pierwszego sobie weźmiemy, proszę państwa, Dino Kłapacz, fajne. O, no nie i co, i nie fajne? Nie. Zajebiste. O, to taki pitolet przeznaczenia jest chyba. No proszę państwa, no nie mówcie, że to nie jest konkretne. 8,5 na 10 to jest, myślę, naprawdę zasłużona ocena. Podoba mi się to. I właśnie dlatego Mickey Mouse zawsze u mnie jest na pierwszym miejscu, jak coś kupuję. A potem pani z kolportera teraz się dziwnie na mnie patrzy. Sztosik. Kolejny prezent. Jajokształtny obcy. Nie wiem, czy to jest jakaś figurka. Jest to figurka. Mamy tutaj aż 5 figurek do wyboru. Nie mogę otworzyć, czaj tam. No nie mogę otworzyć. Raz, a dobrze. 3, 4. To się nie otwiera. Widzisz. Panie! Pomacie! Co to jest? Ja to myślałem, że to będzie taka figurka obcego, a to tak jak taka główka Bionicla. Kiedyś były takie Bionicle, takie figurki się zbierało. A mystery to be revealed. At bionicle.com. Na tej kamerce pewnie wygląda jakby to było zwykłe jajko, natomiast jest to taka twarz.
6 na 10, bez wątpienia. A tutaj mamy frukający szlam. Co to jest? Ostrzeżenie, nie daje się dla dzieci poniżej wieku 3 lat, bla bla bla. Ja już jestem dojrzały, ja już jestem dorosłym mężczyzną i ja wiem, jak się tym posługiwać mam. Już nawet wiem, jak to otwierać. To jest naprawdę już plus 2 do skilla. Tutaj mamy jakiś kosz w ogóle. Czyli ta bazę? Nie. Mamy taki kosz jakiś plastikowy, którego jak najbardziej możemy zamykać. O kuźwa, co to jest? To jest jakaś szlama naprawdę. Ja nie wiem, czy to dotykać mam w ogóle. A co jeżeli zarażę cały świat jakimś wirusem teraz przez to? Co jeżeli to wszystko jest zaplanowane? Dobra, zaryzykuję, nie będę czytał, co to jest. Po prostu wezmę to i wleję to do tego śmietnika. O kurde. To co by się tak ciągnęło? W nieskończoność? Ej, co wam to przypomina? Piszcie w komentarzach, co wam to przypomina. Ciekawe, czy tylko ja mam tutaj takie chore myśli. No glut, jest to glut. Jest taki obrzydliwy glut, którego możemy tutaj sobie wziąć do śmietnika i nagrać na przykład śmieszny filmik na BorBob TV. Nie powiem, jest to naprawdę spoko zabaweczka. Zasłużone 8 na 10 tym razem, także czasopismo Mickey Mouse spisało nam się tutaj naprawdę dzisiaj. Konkretnie, wiadomo, no ten zawsze mogło być lepiej. I ten tutaj... Panowie, generalnie badajcie się. Tyle wam powiem. Panowie, generalnie badajcie się. Wiadomo na co, bo to nie jest przezabawne. Obrzydliwy ten glut, ja go odstawiam. Weźmiemy sobie kolejne czasopismo na ruszcz. O, mojego drugiego ulubieńca. Kaczora Donalda. Jest to również niewątpliwie jedna z tych postaci, którą niezależnie od pokoleń większość powinna kojarzyć. Przynajmniej po tym brzydkim ryju. Którą chyba każdy z was szanuje. No sorry ziom, nie znać Myszki Miki i Donalda to jedno, ale nie szanować to nawet nie podbijaj. Ale tak, no przecież... Kim by nie znają? Jak chodziłem do podstawówki, zbierałem jak najbardziej kaczora Donalda. Był okres, kiedy tydzień w tydzień kupowałem je i bawiłem się tymi zabawkami jak popierdolone. Były jeszcze takie giganty, to jest komiksy z przygód kaczora Donalda. Miały chyba po 300-400 stron. No był to taki zwykły komiks. I nie powiem, bardzo fajnie rozwijały moją młodą wówczas wyobraźnię. Chyba do dziś nawet je wydają. W sumie to polecam nawet tym młodszym widzom tego kanału. Taką tutaj promocję im zrobię. Pamiętam nawet taką mega starą przeróbkę z kaczorem Donaldem, którą do dziś możecie znaleźć na YouTube. Ma już, uwaga, 14 lat. Jest ona tak kretyńska, tak wulgarna i tak bezsensowna, że w podstawówce, no nie powiem, mieliśmy całkiem dobry ubaw z tego i nawet nie waście się tego oglądać. No, dobrze, że zostawiłem sobie ten kożoch Nike'a, jest zajebisty. A wszyscy się śmiali, że okradłem go, z Allegro, na lewe konto. Korwiam nie tylko, że musiałem za niego zapłacić sporo floty, bo aż 3 złote. Otwieramy naszego tutaj przyjaciela. Ta-da-da-dam, ta-dam. Mamy tutaj takiego kaczora Donalda w wersji Pudolfa Szarego, w wersji Gandalfa. Jest to numer z czerwca 2020 roku. To taki tradycyjny komiks, ale nas nie interesują komiksy w tym momencie. Nas interesują tutaj zabawki dla prawdziwych mężczyzn, a nie jakieś komiksy dla malutkich dzieci. Bramko strzelacz, proszę bardzo. Będziemy strzelali gole i wystawiali... Pindole. Proszę państwa, mamy tu taką bramkę, mamy tutaj delikatny pierdolniczek, który mi się zrobił z tych czasopism. I mamy jeszcze tutaj taką nóżkę, którą możemy sobie tak zmniejszać, możemy sobie ją powiększać, jak taki kij od golfa trochę to wygląda. I lecimy z tematem. No nie trafiłem. Myślałem, że tutaj popiszę się skillem, natomiast nie popisałem się szkilem. No proszę państwa, no nie popisałem się skillem, jak się popisałem skillem. Zasłużone 8 na 10. Czasopismo Kaczor Donald spisało nam się tutaj również na medal. Kolejny do przetestowania leci Kubuś Puchatek. Już pora wstać, wyruszyć z domu, przyjaciela spotkać znów. Całą starą gwardię dzisiaj gościmy u nas w studio, jakby nie patrzeć. Wielkie brawa tutaj dla Kubusia Puchatka. Kubusia Puchatka i jego przyjaciół. Nie zapominajmy, no pan Prosiaczek i pan tutaj Tygrysek to są również legendarne postacie, więc należy mi się łata za pominięcie tutaj tych postaci. Mamy aparat fotograficzny z trzema wykonanymi zdjęciami. Rzecz jasna, Kubusiu Puchatek, boss tej całej mafii miodowej. Już pora wstać. Prosiaczek, Tygrysek. Ja już mogę tutaj wydać ocenę zasłużone 8 na 10. Ja nawet tego nie muszę dotykać, ja już widzę, że to jest naprawdę przekonkret. No same te postacie to już sprawiają, że mi się na pindolku włosek jeży. Proszę państwa, tutaj naprawdę mogę robić zdjęcia. Zobaczcie, tutaj jest naprawdę solidna konstrukcja. Sam taki aparat normalnie kosztuje parę tysięcy złotych. Oni nam tutaj w gazetce dali jako dodatek. Powiem więcej, ja tutaj nawet 9 na 10 mogę wystawić. Zrobili na mnie wrażenie, a ja jeszcze nie dotknąłem nawet tych. Tutaj fotografii. No to są takie fotografie na takim tekturowym kartoniku. 9 na 10 myślę, że to będzie zasłużona ocena. BorBob TV 2021. Więcej takich odcinków myślę, że będzie. No, pozdro, ziomeczki, kocham was. O, Simba. Chodź tu jeszcze na koniec. Takżeś tutaj idealnie urozmaiciła końcówkę mojego odcinka. Chodź, skaczysz? Chodź, no nie, no ty to jesteś takim klocem wielkim. O,
To jest generalnie najbardziej popierdolony kod w internecie. Ja wam to mogę zagwarantować. Ja ją kiedyś nagram tak z ukrycia, to zobaczycie, jakie ona ma jazdy. Tak, Simba? Simba, powiedz coś. Simba, kochasz mnie? No jak to nie? Przecież ty mnie uwielbiasz. Daj buziaczka. Mua.